Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Palionowie i zbudujemy safe, ale nie byle jaki safe, widzowie. To będzie safe, który będziemy trzymać wszystkie nasze najcenniejsze rzeczy, czyli zielone, wszystko po prostu, co jest bardzo cenne. Ale oczywiście nie wiem, czy TNT, nie jestem przekonany, czy TNT tam będzie trzymane, ponieważ TNT będziemy musieli raczej trzymać gdzieś blisko siebie i raczej lepiej się nie wychylać z tym, że ono gdzieś tam jest. Ale zielone, nasze bogactwa przyszłe, na pewno trzeba mieć na to miejsce, na to, żeby je gdzieś chować. A dzisiaj mam pomysł na safe, który będzie wyjątkowy, ponieważ ten safe będzie otwierany tylko i wyłącznie za pomocą tej naszej karty, w sensie mojej i Dave'a. I bardzo ważne jest to, że ten safe będzie otwierany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli dwie te karty. Nie będzie się dało tego otworzyć safe'a, mając jedną kartę. Dzięki temu będziemy mieli takie zabezpieczenie, że po prostu tylko będziemy mogli wejść do tego safe'u tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę miał kartę i ja, i Dave. Ja sam bez Dave'a nie będę mógł tam wejść, on sam bez mnie nie będzie mógł tam wejść, będziemy mogli tam wchodzić tylko razem. A jakby ktoś chciał sprawdzić, co tam jest, to musiałby ukraść nam dwie karty, a to jest już raczej niemożliwe. Więc to jest plan na dzisiejszy odcinek. Oczywiście, zanim przejdziemy dalej, łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Zapraszam na moje inne kanały, linki są wszystkie w opisie i na Instagrama. A ja lecę po Dave'a powiedzieć mu, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Gdzieś tu powinien być na chacie u siebie, tak mi się wydaje. Wskakujemy do środka i teraz, o, jestem na dole, jestem na dole. Halo, panie Dawidzie. Dzień dobry, panie Filipie, dzień dobry. Z tej strony przyszły prezydent. No szkurde, nie denerwuję się prezydenta z rana. Ale ty jeszcze nie wygrałeś. Wiem, że wygrasz, ale jeszcze nie wygrałeś. No ale słuchaj, to z szacunkiem. Tak, ale jeżeli już jestem przy tobie, jeżeli już wiemy, że wygrasz, że będziesz przyszłym prezydentem, mam pewien plan. I właśnie ten plan dotyczy również tej karty. Ja też mam tą kartę. Słuchaj, zbudujmy taki safe. Taki bardzo mocny safe, taki, który po prostu będzie otwierany tylko i wyłącznie przy pomocy naszych dwóch kart. Taki, że jeżeli będziesz tylko ty sam ze swoją kartą, nie wejdziesz do tego safe'u. Jak ja będę sam ze swoją kartą, nie wejdę do tego safe'u. Będzie można wejść tylko do niego, mając dwie karty. Taki plan. I teraz myślałem, gdzie taki safe zbudować. I wpadłem na pomysł. Najciemniej pod latarnią, stary. Najlepiej jest trzymać takie rzeczy w miejscu, w którym nikt się nie spodziewa, że będziemy takie rzeczy trzymać. I wpadłem na pomysł, że możemy to zrobić w banku. Oczywiście, że tak. Czyli w banku. Patrz, no, patrz, się zgadzamy. To zrobić. Nie wiem, ja po prostu wstawię petycję, jak od razu wygram, że jeżeli ktoś mi tak zrobi, idzie do paki na tydzień. I ciebie to też będzie obowiązywać. Nie, taka super zabawa. Dobra, chodź, pójdźmy do tego banku i zobaczmy, gdzie tam jest miejsce na to, żeby zrobić w ogóle takie ten. Bo ja w ogóle tego z nikim nie konsultowałem, nie? Ale ty tak za chwilę będziesz prezydentem, więc w sumie nie muszę tego z nikim konsultować. No słuchaj, w ogóle właśnie, słuchaj, to jakbyśmy jeden z nas wygrał te wybory, to zobaczymy, mamy łatwo z tym biznesem, przecież my możemy tutaj robić wszystko. Już mamy, stary, prawie przewagę głosową, że tak powiem. Mamy większość. My we dwóch jakoś przekupimy Yetiego i hejtera i wygraliśmy. Tak. Już nieważne, kto jak zagłosuje. Marek na pewno zagłosuje na stronę Pawła, więc to nawet nie ma co się starać o jego głos. No, nawet mu nie mówię, że jest głosowanie. Tak, dobra, chodźmy do banku, normalnie włamanie. Tutaj już nikt tego nie pilnuje nawet, no, ale to dobrze, bo to jest... tak to jest na tym Palionowie. Ale to dobrze, bo też nikt nie będzie tutaj jakby się spodziewał, że tu może być coś cennego, nie? Tu są te sejfy, które... Mnie nie przekonuje mnie. I patrz, ten sejf tu już jest w ogóle obrabowany, to już niezłe. No, widzisz, tutaj właśnie taki sejfik na luziku. Nie, to nie. Stary, ja proponuję zbudować nowy sejf. I patrz, tutaj na wprost jest idealne miejsce, tu, jakbyśmy zrobili. To jest miejsce takie, które wręcz mówi, że to musi być, że tak powiem, nasz safe, wiesz, o co chodzi. No dobra. A ja mam jeszcze taką łopatę, że to szybko, chwila, moment się rozwali. Bo ja tu strasznie dirta dużo. Wiesz, czego będziemy potrzebować? Jakiegoś bloku mocnego, najlepiej jakiś, może obsydian w ogóle, żeby to omurować obsydianem, tak żeby nie było tego się w stanie rozwalić tak łatwo. No, to może być dobre. A ty masz jeszcze z jedwabnym dotykiem tą łopatę, nie? No. Kurde. Czekaj, tu jest jakiś tunel. Pokaż. Czekaj, bo my odkryliśmy właśnie może jakiś... nielegalny... A, to jest ten... O kurde, ty, co to jest za obrazem coś? Co? Ty! Ale jaja! Pokaż to. Czekaj, ktoś tu się włamywał! Co my odkryliśmy w tym momencie? Jaki tunel, ty, ciekawe dokąd prowadzi, co? No, zobaczmy. Wyjście ewakuacyjne. Co, dokąd? Wyjście ewakuacyjne. Właśnie patrzę. Aha. A, wodą po prostu, czyli nawet nie wiadomo, kto to zrobił, nie ma dowodów. Kurde ty, ale ja mam pewnego osobnika. Ja też mam pewne przypuszczenia. Żółta pszczoła, nie? No, właśnie. To tak, wiesz, duże prawdopodobieństwo jest na to. No możliwe. Albo taki biały stworek. Też szansa na to, ale przy pomocy żółtego. Jeśli biały, to przy pomocy żółtego. Możliwe. Dobra, no trudno, nikt tego nie będzie raczej używać już. Poza tym, nawet lepiej, trzeba to zamurować, żeby nikt się nie włamyło do tego, wiesz, o co chodzi. No tak. To co? Rozumiemy to, że przy pomocy żółtego.
No, no tak już bywa. Żółty zawsze wplatany w jakieś brudne rzeczy. Bez niego nic nielegalnego się nie dzieje. Kurde, nie mam opaty, mnie to denerwuje. No widzisz, musisz sobie ogarnąć takie, prawda, fajne narzędzia. Dobra, mamy zrobioną dziurę, tylko stary, to co z tego, że mamy taką dziurę, jak ona jest zdirta, to się można łatwo dostać. Ale nie? Spokojnie, ogarniemy to. Ja myślę, że materiał. A masz jakiś obsydian? Bo ja szczerze nie mam chyba. Kurde, to ja powiem, że ja nie mam pojęcia, czy mam obsydian. O kurde, ale odważny lot wykonałeś w tym momencie. Mam na pewno żelazo, no bo nam zostało trochę jeszcze z bikonów. No. Ale to też nie jest dużo, z 40. A obsydian zaraz ci powiem, miałem gdzieś, kurde, chyba. Mhm. Ej, a mam pomysł, a jakby zrobić taki safe, że on jakby się będzie otwierać na górze, ale w środku zrobimy go pustego i zrobimy go takie jakby podziemne, tak żeby go nikt nie odnalazł, bo tam jak skoro już tak tam się ktoś kopał, może chcieć się kopać drugi raz, jakby się wkopał, to zobaczy pusty safe, a my zrobimy tam takie przejście jeszcze niżej, żeby, kurczę, to wszystko, my to wszystko tak ukrywamy na maksa, ale tak trzeba, bo jak ktoś odkryje no, jedną rzecz, tak trzeba, no. To będzie jakby oleje, a nie będzie drążył dalej, wiesz o co chodzi. Jeszcze... Słuchaj, jeżeli chodzi o obsydian, to mam jeden płaczący. Okej, okay, no to jest podobnie jak my. My też w tym momencie płaczemy z braku tego. Więc nie, a dobra, no to z żelaza to zróbmy na razie. Później ewentualnie to wzmocnimy z zewnątrz czy coś takiego, nie? Tylko ile masz bloków żelaza w takim razie? 50. No, to mały save będzie, ale... Słuchaj. Ale dobra, co ale z tego, co jakiś, z tego się nie? zrobi? No najwyżej go dokończymy potem jeszcze, albo coś, może no, ogarnie się. Trzeba go zbudować jakkolwiek. Ile się da, tyle trzeba zrobić. Taki jest plan. Dobra, więc zróbmy go i... wiesz co możesz ogarnąć? To jest ważne. No. Ogarnij jakiś redstone. Ja u siebie mam redstone akurat, to może redstone nie jest aż tak ważne, ale jakieś repeatery i inne takie rzeczy, bo będziemy potrzebować to do mechanizmu na te dwie nasze karty, nie? Dobra, co to robi szkielet? Lecę tego szukać. Dobra, a ja zrobię tak. Tutaj musi być tak, tu musi być tak. Okej. Okay. I to nie może być duży safe póki co, bo nie mamy tyle budulca. Spokojnie. Ale się ogarnie. Dobra, tu robimy tak. Okej, okay, tutaj wleci. Dobra, coś takiego. To na razie bardzo mały safe, ale no niestety, nie mogę zrobić nic więcej. Będziemy to ewentualnie później poszerzać. Ej, on będzie taki niekonwencjonalny, bo zazwyczaj safe'y budują takie kwadratowe, a ja zrobiłem taki bardziej owalny. Kurde, no to ci powiem, że to tutaj no, zaistniałeś w świecie architektury. O tak. Ty, no brakło mi jednego żelaza, tak żeby to dokończyć ściany. Ale pek, ale czekaj, dobra, nie, ja już wiem skąd kradnę. Ale obok jest dużo sejfów, nie? Dużo jest dużo sejfów właśnie. A nikt tego, tu jest jeden sejf prawie otwarty, więc nikt nie zauważy jak to zabiorę. Dawaj. O, no patrz, i takie coś, nie? Teraz podłoga ładnie. Jeszcze. No właśnie, a podłoga z czego zrobimy? No to jest żelaza. To masz? No nie, ale będziemy mieli w przyszłości. Czekaj, no to może też gdzieś stąd. No to już nie ma gdzie. Rozbierzemy wszystkie sejfy, żeby zbudować nasz. Ale to nie jest głupi pomysł. Ej, mi się wydaje, że w ogóle któryś safe no. miał... A nie, dobra, jednak nie. Miałem wrażenie, że któryś safe miał kurde duże żelazo w środku, ale to ja, chyba nie. A tu, czekaj, tu pamiętam, że bazę kiedyś miałem za tym. O. Nie, czekaj, ej kurczę, to tu jest dalej. Co tu się dzieje? Co to jest? A ja wiem, co tam jest, miód, nie? Co to jest, stary? Ja tu kiedyś bazę miałem, a tu teraz takie rzeczy są? Jakiś miód, nie? No. No, widziałem to, no. Tak, byłem tu na chwilę. Tu jest jeszcze przejście do tyłu. Co to jest? No dobra. Dobra, nieważne, niech sobie to tu jest. My musimy dokończyć nasz safe i trzeba zrobić go na kartę. Dobra, widzowie, dokończymy go i zaraz wracam, jak już będziemy mieli safe gotowy, bo to troszkę nam zajmie. O, widzowie! Namęczyliśmy się, jak nie wiem, ale udało się. Mamy zrobiony mechanizm, tam jest taki skomplikowany, że już nie ma, już nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest po prostu. Robimy to chyba z 20 minut, nie? Ale dobra, jesteś gotowy? Sprawdzamy ostateczne działanie, prawda, kart. Stawiam ja moją kartę. Okej, okay, ty. No nie działa, no czego się ewidentnie brakuje? Ewidentnie nie wejdziemy. Pum, jesteśmy, mamy. O, tu jeszcze trzeba dorobić, czekaj. O nie mam żelaza, czekaj. O, to gdzieś go wykorzystałem chyba na dole w mechanizmie. No i wszystko gra. No i gra, no. Ola i buczy. I teraz uwaga, ja dałem pierwszy, ja zabieram kartę i się zamyka. I twoja sama karta również. No, nie działa. Nie może. No, nie o, co jest z moim fokusem? Coś mi się zepsuło z fokusem. Nieważne. No w każdym razie widzowie, safe mamy gotowy i w tym safe będziemy chować bardzo ważne rzeczy. Czuję, że po prostu trzymanie ważnych rzeczy pod nosem, prawda, wszystkich palionowiczan to jest świetny pomysł, ponieważ nikt się nie będzie spodziewał, że tutaj coś takiego może być. No a my będziemy bezpieczni. No, i przede wszystkim co najważniejsze, co będziemy, Dawidzie? Bo? Bogaci! No i o to chodzi.